Byłeś naszym przyjacielem, oddanym kompanem i mistrzem ciętej riposty. Drugiego takiego sukiensyna jak ty już raczej nie znajdziemy. Ty odeszłeś, ale pamięć o tobie pozostanie na wieki. Jak się trzyma Ząbciu? Cały czas siedzi przygnębiony. A zresztą, kto z nas nie jest? Dziś mamy otworzyć tą szafkę. Idziesz z nami? Tak. Witam wszystkich na otwarciu szafki znalezionej przez świętej pamięci Freddy'ego. Czy wszyscy już są? Tak, otwieraj. Więc w szafce znajduje się kartka podpisana przez Freddy'ego oraz aktówka. Drodzy moi, jeżeli to czytacie, to zapewne nie żyje. W środku szafki znajdziecie aktówkę z prawem do stworzenia jakiegoś ustrojstwa, portalu międzywymiarowego czy coś w ten deseń. Będę za wami tęsknił. Trzymajcie się, Freddy. Możesz otworzyć tą aktówkę? Jasne. I? No, tak jak Freddy. Gówno z tego zrozumiałem. Na dole jest podpis. Źle wykorzystany przyniesie więcej szkody niż pożytku. Co? Jest jeszcze coś. Po instrukcję pytajcie się D. Zamazane. D? Mam złe przeczucia. Szafka była na wyspie piratów. Dowodzone przez kogo? Dziadka. Pytanie, gdzie on jest? Przecież nie uciekł z nami. Zostawił Freddy'ego na pastwę losu. Nic latającego nie widziałem, więc musi być gdzieś dalej na oceanie. Nie wiem, czy chcę go szukać. A co, jeżeli to urządzenie jest nadzieją, żeby odzyskać Freddy'ego? Ocipiałeś? Jak? Sam słyszałeś, że to urządzenie to portali międzywymiarowych. Raz już przez takie przeszliśmy. Co prawda przez kibel, ale zawsze. To jak? W drogę. Przez te 2 tygodnie to on może być wszędzie. Ja wiem. Mam jakiś nieznany cel 20 km stąd. Powiadasz? Pij, bracie, pij na zdrowie, jutro ci się humor przyda, a spirytus nie zaszkodzi, dziesztorm wyżygasz. Tam jest ta kurwa. Uhuhuhu, kogo my tu mamy? Dziadek, siadaj. Dzięki wielkie, od 2 tygodni tu pływam i nikt nie raczył tu podpłynąć. Aż nagle wy się zjawiacie. Musisz nam pomóc. Wiecie co? Pierdolcie się. Dziadek, nie! Wyślę wam pocztówkę z piekła. Kurwa mać! Spróbujmy przeszukać tą jego łódkę. Patrzcie, cwaniak miał tu zapas grogu chyba jeszcze na miesiąc. O, skrzyneczka. Zamknięta. Odsuń się, dla mnie nie ma rzeczy zamkniętych. No, można i tak. Co my tu mamy? Jego notatki. Przeczytamy to na miejscu. Dzień 4. Muszę przyznać, że ten grog robi się coraz smaczniejszy. Jak tak dalej pójdzie, to nie umrę od napromieniowania, ale od stężenia alkoholu. Dzień 5.
Obiecuję, że więcej nie piję. Swój plan napiszę jutro, dziś nie mam do tego ani chęci, ani głowy. Tutaj nic nie ma, zamazane. O, dzień 8. Wczoraj przez cały dzień żygałem, ale dobra. Skubańce ukradły moją aktówkę związaną z portalem, psia mać. A tak mnie i tak mnie nie znajdą. A szkoda, bo tylko ja wiem, jak aktywować portal. A to nie taki zwyczajny portal. On zwraca osobowej za światów. Jeżeli chcieliby zwrócić Frediego, to powodzenia. Jest tylko jedna osoba z ich paczki, która zna jego sekret. Co? He? Jaki sekret? Creeper, co wiesz? Ja? Nic. Sam się zdziwiłem. Ząbcio? Ząbcio, mów, ty nie potrafisz kłamać. Freddy miał kilka dusz, osobowości. What? Sam go znałeś. Ile razy go zabiliśmy, był kimś innym. Komornikiem, seryjnym zabójcą, komendantem. Aż w końcu przyjacielem. No i? To, że jeżeli urządzenie działa tak jak dziadek zapowiada, to nie wróci on tylko jako przyjaciel, ale jako i... Jako seryjny zabójca. Albo komornik. Dokładnie. Ciężki kawałek chleba. Oj tam, raz ich zabiliśmy, zabijemy znów. Problem polega na tym, że nie wiadomo, ile dusz ma Freddy. To będziemy zabijać, aż trafimy na naszego. Jaka jest lista? Żeby zbudować portal, trzeba... Ło kurwa. Co? Tą maszynę do robienia pieniędzy, trochę uranu i... DNA tego, kogo chcemy z powrotem. Chyba się zżygam. Jak my mamy wziąć ciało Freddy'ego, skoro z wyspy pozostała co najwyżej kupa gówna? A maszyna? No z tym akurat nie będzie problemu, przerobimy starą aparaturę. Dziadek w tych swoich wpisach też pisał, że tylko on potrafi uruchomić portal. Blefował. Skąd wiesz? Bo to dziadek. Wiedział, że to znajdziemy. Chciał nas wprowadzić w błąd. Skoro tak twierdzisz. Pozostaje nam problem DNA Freddy'ego. Niekoniecznie. Co prawda jego postać jako morderca i komornik nie żyją, ale... Komendant ciągle ma się dobrze. Panowie, jedziemy do Colorado.